Hej, witam serdecznie w kolejnym projekcie Let's Play. Moi drodzy, gramy w gierkę Inside. Dlaczego gramy w gierkę Inside? A to dlatego, że nie będzie mnie przez tydzień. Jak już wiecie, generalnie do streamów się bardziej przyzwyczailiśmy, ale chciałbym, żeby coś ode mnie było, chciałbym, żeby coś się ode mnie pojawiło przez ten tydzień, kiedy mnie nie będzie, dlatego pogramy sobie taką oto krótką stosunkowo grę. Zobaczymy, ile nam tutaj wyjdzie. Szacunkowo ona powinna mieć 4 godziny, ale ja zapewne troszkę dłużej będę w nią grał. Nie zmienia to faktu natomiast, że jest to i tak krótka gra. Do tego podobna do gry Limbo. Limbo ogrywaliśmy na kanale dawno temu. Są z tego odcinki, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Nie wiem za wiele właśnie o tej grze Inside. Wiem tylko, że jest mocno do Limbo podobna, a nawet są podobne tutaj motywy. Też ta gra pozostawia nam wiele do interpretacji i zobaczymy, jaki ostatecznie wyciągnę obraz całościowy pod koniec. Także może w sumie bez przeciągania zacznijmy i zobaczmy, z czym w ogóle się ta gra je. Okej. Na wstępie już mi zawibrował kontroler, już się tyle przestraszyłem. Super, super. No właśnie, widzę, że gra też będzie w bardzo mrocznym klimacie i troszkę jak takie bardziej 3D Limbo, mam wrażenie, nie? Już na wstępie. Mogę skakać? Mogę skakać. Tam nie wrócimy. Okej, okay. Jesteśmy chłopczykiem jakimś właśnie. W Limbo też byliśmy chłopcem. I był cały ten motyw piekła, że niby Limbo to jest jakiś tam etap piekła. Ale nie będę w sumie spoilerował tym, którzy nie oglądali lub nie grali w Limbo i naprawdę szczerze polecam. Świetna gra. Zobaczymy, co w tej grze będziemy robić, co będziemy musieli zrobić, co będziemy musieli zdziałać. Mam nadzieję, że wciągnie mnie tak samo jak Limbo. Mogę na to wejść albo do tego, czy nie? Mogę wejść do tego? Nie, możesz tylko to popchnąć, ale nie, lepiej tego nie pchaj. O, a mogę tutaj balansować? Nie, nie ma możliwości spadnięcia. Ale już mi się podoba, jak nasza postać tutaj działa, jeśli chodzi o mechanikę tej gry. Bardzo ładnie się rusza, no. Jest to dobrze zrobione. Widać, od razu widać podobieństwo do Limbo, tylko takie poprawione jakby, nie? Nie wiem, może to dlatego, że ja jestem przyzwyczajony do takich gierek przez Trajna. Oj, tutaj mamy, słuchajcie, właśnie, płot kolczasty, nie? Dobrze, że ja na to nie wskoczyłem. Ciekawe, czy tutaj już można byłoby umrzeć. Oj. Tam byli ludzie. Oh shit, co się dzieje? Autentycznie tam... O! Zaparkowali ludzi. Ja tam widziałem, że byli ludzie w tym, nie? Dałbym sobie przysiąc, że tam byli ludzie. Może odrobinę tę grę chyba ściszę, wiecie? Ściszę ciutkę tę gierkę, wam tutaj to tylko... tylko będziecie menu przez chwilkę widzieć, wybaczcie mi to, ale ciutkę chyba ściszę, bo w takich momentach głośnych widzę, że jest jednak ciutkę za głośno w stosunku do mojego głosu. Zobaczymy, mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. Wybaczcie, to pierwszy odcinek, trzeba dostosować takie rzeczy, nie? Dobra, może będzie ciutkę lepiej. Tam są jakieś komory, takie mam wrażenie, jakby to... I tam też jacyś ludzie z tyłu chodzą. No ale to już było niefajne, że na wstępie nam jakieś ludzi zamykali w ciężarówce i gdzieś porywali, tam ktoś chodzi. Okej. Pamiętam, że w Limbo uciekaliśmy przed jakimś pająkiem. I w sumie nie pamiętam przed czym jeszcze. Ale było kilka takich strasznych stosunkowo rzeczy. Dobra, jak ja tutaj to zrobić? O! Ty, to było niezłe. Słyszeliście? Na gałąź nadepnąłem. Nadepnąłem na gałąź. I oni nagle mnie usłyszeli. Ja pierdzielę, to było dobre, no. Uciekam dalej teraz szybko. Czy oni mieli jakieś maski na twarzach, czy mi się zdawało? Chyba to były jakieś maski, nie? Lodówka? Aha. Trojak z tej reklamy... czego to reklama jest? Maxi Kinga? Chyba tak, nie wiem. Mogę z tym coś zrobić? Bo mogę generalnie chwytać przedmioty. O właśnie, mogę to... O nie! Za głośno, za głośno, za głośno. Dobra. Dobrze wykminiłem. W grze nie można zbyt wiele rzeczy robić. Można tak naprawdę skakać oraz łapać przedmioty. Tam jakiś pies też jest i ta ciężarówka. Czyżbyśmy tę ciężarówkę
za nią podążali. Musimy tutaj w miarę grania sobie interpretować te rzeczy, starać sobie je interpretować, żeby nie zgłupieć, żeby jakoś tam sobie zbudować obraz tej gry. Okej, to będzie bolało. Au. O nie, pies mnie chyba usłyszał, mam wrażenie. Mam wrażenie, że pies mnie usłyszał. Skocz! Nie, dobra, nie podziałało, tak? Hold up. A mogę... Nie mogę skakać i łapać się jednocześnie, kurczę. No może coś muszę stąd zepnąć. Może to skrzynie, prawda? A, dokładnie, dokładnie. Coś tam się z limbo pamięta. Może nie powinienem tutaj tak... tak wesoło mówić w tej grze, bo generalnie jest to giera chyba mroczna i smutna. Ale ja tak robię, kiedy się boję. Możecie zauważyć to po Outlaście i po przyszłości może innych starych gierach, że jak się czegoś lekko boję, to zazwyczaj humorem sobie z tym radzę. Mogę zanurkować? Zanurkuj. No mnie zauważy przecież. Oh fucking shit. O nie, 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 nie. Wspinaj się, wspinaj się, wspinaj się, wspinaj się. Boże. Co to było? Dobra, jeszcze troszkę ściszę tę gierkę. Tutaj mogę ścisnąć, ściszyć? Mogę też ściszyć. Przepraszam, najmocniej. Jeszcze troszkę chory jestem. Wciąż jeszcze jestem trochę chory. Więc mogą się pojawić takie przerywniki w formie kichnięcia. Będę to powstrzymywał najbardziej jak mogę. Kurczę, ten pies był no pierwszą taką rzeczą, która mi podniosła ciśnienie. Jak zobaczyłem, jak on wskoczył za mną do wody. Czyli w tej gierce na początku jest pies, może być. W Limbo był pająk, tu jest pies. Tam mogę pójść? Nie mogę pójść właśnie, mogę chodzić tylko prawo-lewo, nie? Tylko prawo-lewo, co mi wcale aż tak bardzo nie przeszkadza. Bo jakby grałem w train. On chyba będzie tu... O fuck. O nie, 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 nie. Nie wiem, czy oni już widzą, czy nie. Nie, jeszcze mnie nie widzą. O nie. O, Jezus, zastrzelili mnie. Co oni mi zrobili? Aha, nie. To może poczekam, aż przejadę na przykład. Mogę tak zrobić, czy ja muszę uciekać autentycznie? Kurczę, pierwszy raz chyba zginęliśmy, ale najlepsze jest to, że... To nie była kula taka, jako taką, tylko jakaś strzałka. I nas chyba chcieli uśpić i też porwać, mam wrażenie. Szczerze mam takie wrażenie. I czuję, że później może nas takie coś spotkać, dosłownie. Więc w takim razie spróbuję teraz wejść tutaj nagle na lewo. O! Już na początku, jak tutaj biegłem, to czułem, że mam taką możliwość, ale... Mimo wszystko zaryzykowałem. No jak widać, nie zawsze opłaca się ryzykować w tej grze, bo dostaje się strzałką w tyłek. Trudno, trudno. Ale kim są ci ludzie w ogóle? Absolutnie nie mam pojęcia tutaj. I pewnie niestety nie będę miał pojęcia. Będzie trzeba to sobie totalnie dołożyć tą historię. Ale kurczę. Nie wiem, wysiedli, poczekam chwilę. Napiję się herbaty. Tą herbatę z dużą ilością imbiru zdrowotną. Ale chyba ona mnie nawet nie uratuje przed nimi. No te światła mnie zobaczą. O nie, gościu mnie goni. Gościu mnie goni w masce. Nie, potknąłem się. Uciekaj. O nie. On mnie topił. On mnie utopił autentycznie. Boże. No nie jest to... Nie jest to przyjemne na pewno, zostać tak utopionym w takim brodziku. O nie! Boże! To jest nawet straszne, słuchajcie. Co ja mam tam zrobić dalej? Będzie trzeba to rozkminić. Będzie trzeba wymyślić. To przeskakuje, to już wiem. I co mam niby tutaj... Aaaa!
nie jadą za mną, nie jadą. Biegnij chłopcze, biegnij. Don't you even stop. To było fajne. Ty tracisz oddech, czy mi się wydaje? Ciekawe, na ile mam oddech. Dobra, uciekłem, tak? Raczej uciekłem, mi się wydaje. Nie, popłynąłbym w tę stronę, bo mam wrażenie, że tu może być jakaś znajdźka. Zazwyczaj w takich miejscach są jakieś znajdźki. Pewnie by... O, coś tam jest u góry. Zapewne my musimy na prawo się udać. A tutaj jest jakaś znajdźka właśnie. Takie mam przeczucie. Kurczę, to było fajne. Naprawdę mi się... Podobał mi się ten... Muszę to rozbujać, tak? O, dobre. O, dobra, leci już. O! Ale dupło. Okej. A co to jest? O Jezus! Dostałem osiągnięcie mroczne wody. Okej. To by oznaczało, że to są jakieś znajdźki swego rodzaju. Jakieś kule takie, które musimy niszczyć. On to zniszczył, słuchajcie, nasz bohater to zniszczył. To jest w sumie interesujące. Mogłoby to wskazywać na to, że jest jakiś przedmiot tamtych ludzi, nie? Można by to w ten sposób zinterpretować, że należą te kule do nich. Może to są jakieś, nie wiem, źródła energii, które napędzają tamte tamte śmieszne takie komory, w których być może przytrzymują tych ludzi, bo oni dużą grupę ludzi wywieźli z lasu, tak? I być może... Nurkuję tutaj. Ciekawe, czy będą strzelać w wodę. Fajnie by było takie... Jakby, fajnie by to wyglądało, jakby tak strzelali w wodę no, tutaj. Dobra, wypłyń. Co miałem powiedzieć? Dużą grupę z lasu wywozili, czyli być może wcześniej trzymali ich w tamtych komorach. Taka jest moja teoria, no. Na sam koniec serii zrobię taki przegląd fabuły. Troszkę. Gdzie poczytam o tym więcej. Może nawet tutaj jeszcze na odcinku to poczytam. Czemu te świnki umarły w ogóle? Teraz zwróciłem uwagę. Trzy martwe świnie. Trzy martwe świnki. Trzy świnki jak w tej bajce. Ale wątpię, żeby to było nawiązanie do bajki. Nie wiem, czy mogły się zirytować aż tak na wilka, który im zdmuchnął domki, że wskoczyły do wody i się utopiły. Byłoby to mocno depresyjne, powiem szczerze. Jesteśmy na ulicy, to jest niebezpieczne. Tu może zaraz coś jechać. No, te trzy świnki są dla mnie zagadką jeszcze, a czuję, że to ma większe znaczenie. W Limbo takie detale miały znaczenie, też jakoś można je było sobie interpretować. Dobra. O nie! Czekajcie. Jaki to był film? Z takimi polami kukurydzy? Kurczę, było dużo takich filmów, ale ostatnio oglądałem nawet na podstawie książki Stephena Kinga taki film. Chociaż nie, to nie było pole kukurydzy, to była trawa taka wysoka. I chyba film też się nazywał po prostu Trawa. Być może... O, co tam? Co to jest? To jest jakieś zwierzę? Co to było? Co to jest? To coś do mnie podchodzi. Czekajcie, może dam temu czemuś podejść do mnie. O, on to zauważył, patrzcie, zauważył to. To coś podskakuje. Bawi się, ale my tego nie możemy podnieść chyba. Nie wiem, czy to jest jakieś zwierzę, jakiś pisklak? Nie wiem, nie wiem, pójdę dalej, może trochę dalej będę mógł, tu jest następny. Oj, to już trochę dziwne. Jest ich sporo tutaj. Pisklaki chyba. No pisklaki, ale mam nadzieję, że one mnie nie zjedzą, bo... Ojej, sporo się ich robi i one mnie wszystkie gonią. Chociaż wydają dźwięki nienaturalne dla pisklaków, powiem szczerze. Tak chyba nie brzmią pisklaki. Ale w sumie co ja tam wiem, nigdy na farmie nie żyłem. Oj, Jezus. No, martwe świnie, patrzcie. Jaka kupa martwych świń, Boże, no okej. Czyli na tej farmie też się wydarzyło coś nieciekawego. Zobaczmy, ile się tu zbierze, patrzcie. Jaka chmara. Może to są jakieś małe robociki. Bo one nie brzmią jak naturalne, normalne, żywe pisklaki. Może są roboty, które wypuścili tamci ludzie tutaj. Patrzcie, ile ich tu jest.
i jeszcze idą cały czas. Może to są roboty, które ci ludzie tutaj wypuścili na farmę i te roboty zabiły te świnie, nie wiem. Tak mogę interpretować to. O! Okej. Ale klimacik bardzo mi się podoba, tak jak w Limbo, tak tutaj też naprawdę tym ta gra wygrywa. Miejmy nadzieję, że nie wejdą do nas. Zobaczę, czy te drzwi są na pewno dobrze zamknięte. Są. O, ale patrzcie, będę mógł je otworzyć, tak? Będę mógł je otworzyć. Nie wiem, czy to chcę robić. Na razie. Złapałem je i widziałem, że mogę je tworzyć. Co to robi? Okej, na razie jeszcze nic, czyli trzeba tą maszynę uruchomić, która nie wiem, co będzie robić jeszcze. To jakiś kabel idzie, okej. Do tego. Tu widzę, że za to... A, muszę to odpalić, no dobrze. O, pompuje, dobra. Działa, okej, odpaliłem to, odpaliłem to. Może przytrzymam, tak? Okej, hold up. Mam rozumieć, że to mieli? W pewien sposób? Czekajcie, to ja może... Może musiałbym jakoś wrzucić te robociki do tego, nie wiem. Jak używam tej dźwigni, to chyba przemiela to, co jest tam w środku. Spróbuję wprowadzić tutaj te kurczaki. Wow. No chodźcie, chodźcie. Teraz, żeby się nie dać zagryźć. Nie wiem, czy one by mi zrobiły krzywdę, ale wolę nie ryzykować. Wejdę tutaj tędy. I chyba są... Weszły za mną, czy nie? Nie no, ale muszę tutaj. Jak je wprowadzić do środka teraz tam? Do tego. No to jest pytanie, nie? Muszę ściągnąć tą... Ten, nie wiem, tą skrzynię. Czy to jest jakiś kawałek siana być może? Muszę to zdmuchnąć na pewno. O! Zastałem je! O Boże, tak, tak, tak. Udało się. To była rura, taka u dołu. Przez chwilę myślałem, że może muszę... Wejdą po tym? Nie wejdą, na szczęście. Przez chwilę myślałem, że może muszę jakoś górą je wsadzić, wiecie, bo tam taki jakby... No pseudokomin, czy coś takiego, w sensie... Myślałem, że od góry trzeba wrzucić tam. I się zastanawiałem, jak to zrobić, ale u dołu też była rura. To jest piękne, że w tej grze takie rzeczy nie są w ogóle zaznaczone, tak? Tutaj nie ma nic podświetlonego, jak w Wiedźminie na przykład. Nie możemy użyć żadnych naszych super zmysłów. Dobra, muszę skoczyć teraz na martwe świnie. To będzie ohydne, ale spróbuję wycelować. Wycelowałem nawet, nieźle. O fuj, nawet jedna spadła. Mogę ją podnieść? Nie, mogę... Cały wóz ze świnkami mogę przewieźć, spoko. Ej, czy mogę wejść jakoś tam? Spróbuję wyważyć te drzwi. Nie jest to coś, o czym by każdy pewnie pomyślał od razu. Ale w środku, tam widziałem z dachu jakiś kabel idący. Nie, widzę, że nie mogę tego rozwalić. Myślałem, kurczę, że wyczaiłem coś fajnego, bo będąc na dachu, widziałem taki kabel żółty prowadzący do środka. I myślałem, że może kolejna kula tam będzie, nie? Kolejna kula do zniszczenia. Być może już jakieś pominąłem, ale no nie chodzi przy pierwszym przejściu o to, żeby tak bardzo się doszukiwać pewnych rzeczy, tylko żeby przejść grę własnym tempem i mieć z niej całą przyjemność, tak? Mi się wydaje. Tam kolejna świnka chyba. Co to jakieś takie... Chyba jakieś robaki ją jedzą, wiecie? Bo takie dziwne, coś się wije koło niej. Chyba ta już świnka zgniła troszkę. O nie, czy to jest taki muł, czy to jest kałuża? To jest muł chyba. Nieprzyjemnie, trochę jak na Ranmagedonie. Przyciśniesz się dołem? Kurczę. A, wezmiesz się potem, no tak, już jesteś małym chłopcem. Też się takie rzeczy robiło, nie? Wspinało się na takie siatki. I czuło się jak Spider-Man, wspinając się na nie. No, to było niezłe w sumie. No, to jakieś robaki już jedzą te świnki, bo... Tutaj z dupy też wystaje tej świni robak jakiś. Niesmaczny, to już są te świnki pogniłe. Czyli
Wychodziłoby na to, że tamta farma wcześniej została zaatakowana później. Wiecie, ta farma, na której wcześniej byliśmy. O Boże! What the fuck? What the fuck? Jaki psy ty żyjesz? Zabiła mnie. Zabiła mnie. Co to było? Czy te robaki jakoś ożywiają te świnie? Uciekam od niej. Fuck off, piggy! Muszę na nią przeskakiwać autentycznie, nie? Weź, walnij w tę ścianę! A! Dobrze. Nie. A! Czekajcie, chyba wiem. To muszę od niej się odbić. Nie, nie mogę się odnieść. To jest jakiś człowiek w ogóle. To są ludzie jacyś. Dobrze, skasowałem ją. Skasowałem ją. Co to było? What the fuck was that? Jeszcze teraz ciszę tę grę. Ale. Wow. 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 Jeszcze muszę trochę ściszyć, bo widzę, że niewiele to się zmieniło. Okej. To się chyba w ogóle nie zmienia w grze, szczerze. To chyba jest dźwięk menu, mam wrażenie. Mam wrażenie, że to jest dźwięk menu, wiecie? Wybaczcie, tutaj trochę. W takim razie to trochę podgłośnie. Nie, jednak nie, jednak nie. To się też ściszało. Nieważne, nieważne, nieważne. Co to jest to tutaj ten? Wiszące, nie mam pojęcia. Co to było w ogóle z tą świnią? Czym ona żyje? Wiecie co? W Limbo też były takie jakieś robaki, które nad nami przejmowały kontrolę, wiecie? Że jak nam na głowę spadły te robaki, to miały nad nami kontrolę i takie zazwyczaj maszyny ściągały nam z głowy te robaki. Musieliśmy tak się ustawiać, żeby nam ściągnęły te robaki. Żeby nam ściągnęło z głowy. O właśnie, patrzcie. To jest taki robal chyba właśnie wyciąga mi. I ona teraz jest normalna, czy mi się wydaje. Świnka teraz jest normalna, mogę nią poruszać. Znaczy normalna. Jest jak na mój gust martwa już też. Ale ten robal, kurde, ohydny. No, to chyba też jest motyw z tymi robalami. Świnko, wiem, że nie masz na to ochoty. Tutaj krwawisz z dupy. Ale czekajcie, jakoś ją pod tą maszynę może wezmę. Tam w ogóle są ludzie już, słuchajcie. By the way, nie? Jeszcze do tego nie doszedłem tutaj mojej wypowiedzi, ale. What the fuck? Okej. Ała. Pomóż mu, okej. Kontroluje ludzi w tym momencie. Czegoś takiego się absolutnie nie spodziewałem. Czytałem grę, nie wczytałem gry. Już myślałem, że wczytałem niechcący. Absolutnie czegoś takiego się nie spodziewałem. Okej, teraz to popchnijcie wszystko. No, dacie radę. To może uderzcie w to tak całą grupą, co wy na to. Jaką imprezkę możemy sobie zrobić? To nie skacze, to jest policji. Dobra, weź to. No popchnij to. I patrzcie, nasza postać też robi te gesty. Jak my biegamy. Nasza postać też biega, dobra. Oła, trochę głowami się uderzyli. Tutaj do tej ściany nic nie możemy zrobić. No autentycznie trzeba coś zrobić z tamtą rzeczą. Nie możemy zejść też tutaj niżej. Kurczę, tego się nie spodziewałem totalnie. To w takim razie trzeba będzie nad tym pomyśleć trochę. Albo może to pociągnąć. O, pociągnąć, nie popchać. No. Ojej, ojej. Dobra, i teoretycznie nasza postać będzie mogła przejść już teraz normalnie, nie? Będziemy mogli przejść normalnie, tylko jak wyjść z kontroli tych ludzi? Znaczy, jak przestać ich kontrolować? O, właśnie. I wszyscy znowu są jakby w swego rodzaju letargu, spójrzcie. Co to się dzieje? Ci ludzie są. Teraz za cicho jest znowu. Ciężko dostosować w tej grze poziom głośności, powiem szczerze. Ciężko, ciężko. Kurczę, co jest z tymi ludźmi nie tak? Ała. Ci ludzie są jakby wypaczeni. Oni wyglądali też na farmerów.
Raczej oni są farmerami z tej właśnie farmy, z tego gospodarstwa. Tak przypuszczam ja. Nie wiem, na ile mam rację, ale mieli takie ubiory charakterystyczne. I kurczę, przerąbane. No i ta świnka autentycznie. Co się znowu z tymi robalami? To jest fajne, że to jest podobne do Limbo. Ej, mamy dzień. Dzień? W Limbo nigdy nie było dnia. Limbo zawsze było czarno-białe. O nie. Co, tam są też ci ludzie źli, bo widzę, że są światła właśnie. Już myślałem, że ich rozstrzelają czy coś. I że wpadną do rowu ich ciała. Żeby tylko mnie nie gonili. Bo skoro ja mogę kontrolować tamtych ludzi, to założę się, że oni też mają kontrolę nad tymi wszystkimi ludźmi. I że mogą na ludzie napuścić całą ekipę na nas, nie? Ej, to trochę słabo, że to podwyższa, jak ja potrzebuję, żeby się opuszczało. Hold up. Coś tu mogę zrobić w tym miejscu? Niekoniecznie chyba, niekoniecznie. Kurde bele. Może to na chama popchnę? Nie. To może to całkowicie do... Da się to jeszcze dalej, tak żeby sięgnąć to? Da się, okej. Nieważne, da się. Troszkę sobie tylko utrudniłem sprawę. I teraz teoretycznie mnie to wywinduje, czy nie? Nie. Okej, nie. Racja, to nie tak działa. Ale mogę na pewno właśnie wejść na górę. Tu się może dla bezpieczeństwa trochę rozbujam. Ten łańcuch jest ciężki. Fajne jest to, że czuć ciężar. Że ciężej się buja na łańcuchu niż na linie. Takie rzeczy zawsze jak są dopracowane, jest dobrze już. O, jakieś krzesło jedno tutaj. Ktoś tu sobie siedział, obserwował, jakie gospodarstwo zapewne upada. Otwieramy szybę. Znowu słyszę te pisklaki. Ale te są martwe. Te są czarne, nie są złote. No, nieciekawie. Dobra. A nie, jednak nie są martwe. Chociaż pewnie są, ale tak samo te robaki nad nimi przejęły kontrolę. To tą skrzynię z góry trzeba jakoś zrzucić, to jestem pewien. Trzeba będzie to jakoś zrobić. Może złapiesz tego? Nie, nie złapiesz tego. Kurczę, może by jakoś te pisklaki napuścić na to. O, teraz przeleciały z tej strony. Uciekają przede mną tak jeszcze bardziej niż tamte. Chociaż nie, to nie są pisklaki przecież. To jakieś ptaki już muszą być, skoro latają, nie? Tamte nie latały. Trudno powiedzieć. Dobra, wespnę się tutaj do góry na dobry początek. Po prostu idźmy do przodu i może znajdziemy rozwiązanie tego wszystkiego. Na prawo tutaj, no nie opłaca się raczej tam skakać, bo śmierć będzie pewna. Natomiast tutaj... Czekajcie. O, kurczę, będziemy to windować chyba. Dobra, podnoś to. Jest jak to piszczy. Dobra, do góry to? No chyba bardziej do góry się nie da. Tylko jak na to wskoczyć wciąż? To jest ciutkie. Może teraz jeszcze jakiś panel, który obraca to by się przydał, nie? Jakiś swego rodzaju taki. Chyba, że już doskoczę stąd, no może doskoczy stąd moja postać. Chociaż wątpię, szczerze wątpię, ale. A nóż. Nie, no właśnie. Tak mi to wyglądało na. No. Chyba, że czekajcie, trochę niżej zrobię. Nie, no to musi być też tak na styk, żeby wskoczyć tam do góry. Kurde bele, czekajcie. Nie, raczej nie w ten sposób. Raczej to do góry po prostu. Tak obstawiam. I teraz trzeba gdzie indziej iść. Czy mogę zeskoczyć tędy? No mogę w sumie zeskoczyć. Chyba nic by ci się strasznego nie stało. No i jakiś drugi panel może, nie? Ogarnąć by trzeba. Albo sobie, jakoś trzeba będzie te ptaki wykorzystać. Założę się. Ten czy inny sposób trzeba będzie je wykorzystać. Jest was tu dużo. To uciekłyście w tę stronę. Nie, tutaj już dosłownie nic nie ma. Poczekajmy, aż podejdą znowu tutaj z tej strony. Trzeba będzie jakoś moim zdaniem je przegonić. Znaczy zagonić tak, żeby... Żeby może mi, nie wiem, przecięło linę tamtą. Tą u góry tutaj. Aczkolwiek nie jestem pewien.
obawiam się, że to będzie właśnie pierwszy moment, gdzie będę musiał poszukać jakiejś solucji w internecie. Limbo udało mi się przejść jakoś tak sprawnie. Niekiedy się męczyłem dłużej, ale ostatecznie przeszedłem wszystko samemu. A tutaj, kurczę, już nie jestem pewien, czy to mi się uda wykminić, co zrobić. Bo to pewnie jest coś głupiego, takiego... Taka durnota dosłowna. Chyba, że czekajcie, mam pomysł. A jakby to teraz... O właśnie! Damn straight. No. Jednak pomyślałem, nie? Jednak nie boli aż tak. Jednak nie boli, jak się pomyśli. Przecież to też możesz ruszać, kolego. Dobra. No to super, okej. Zarąbisty skok, nie powiem. Za chwilkę będziemy kończyć sobie ten pierwszy odcinek. Ma on już te swoje pół godziny. Stwierdziłem, że pół godziny odcinki będą w sam raz, nie? Wydaje mi się, że będą w sam raz naprawdę. Dobra, popchnij jeszcze to. Zobaczymy, co się stanie. Oh fucking shit! To było do przewidzenia i to bardzo do przewidzenia. Dobra, i na tym cliffhangerze, dosłownie cliffhangerze, bo tutaj mamy cliff, no ale nie, w sumie nie hangujemy z niego, nieważne. Na tym pseudo cliffhangerze się z wami pożegnam, moi drodzy, i zapraszam do następnego odcinka, także do zobaczenia.